Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym brojaju. Aż włosów dzisiaj nie postawiłem, tak śmiesznie wyglądam, jakbym z gimnazjum wyszedł po prostu. Dobra, wracamy do gry. Ale ja już mam postaci odblokowane. Posiadę plus 50% szybkości. 3000 sztuk materiałów, jest jakaś postać, żeby odblokować. Ile? 3000 sztuk materiału, dobra, losowo. Rzemieślnik, o, tego jeszcze nie miałem. Plus 175% obrażeń od wybuchów, plus 4% wielkości wybuchu za każde posiadane jedno obrażeń od żywiołów, minus 100% obrażeń? Ale to nadal bije obrażenia. Minus 100% obrażeń, nie rozumiem trochę. Modyfikacje pancerza są zmniejszone. Siekacz. Pociski mają szansę na eksplozję po trafieniu. Śrubokręt pojawia minę i deska, która po prostu przy uderzeniu ma szansę na eksplozję. Siekacz ma większą szansę na eksplozję i atakuje częściej, więc ja bym zaczął z siekaczem mimo wszystko. Niebezpieczeństwo 5. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak ja normalnie zadaję obrażenia? Mam minus do obrażeń, o co chodzi? Wytłumacz mi to ktoś. A, bo chyba wiem jak... Bo mamy tak, minus 100% do obrażeń, ale plus 175% obrażeń od wybuchu. Czyli wybuchy zadają 75% obrażeń więcej, ale wszystkie inne ataki nie biją praktycznie nic. Tak bym zgadywał, że tak to działa. Ale nadal obrażenia bije normalne tym pociskiem, który nie eksploduje. I nadal nic nie eksploduje. O, w końcu! To ja nie wiem jak ta postać działa, powiem wam. Trochę mnie zmyliły te... opisy tutaj. Ale nie wiem, zobaczymy, przekonamy się. I co, ja lecę na zwiększenie obrażeń? Bo to nadal mi będzie coś dawało. Ja bym zaczął od zbierania, pięć do zbierania. Na samym początku gry to jest bardzo spoko. Mega szybko się zwróci. Mniejsze obrażenia w walce wręcz to jest spoko. Ja lecę na obrażenia od żywiołów. A obrażenia walki wręcz to mi są niepotrzebne. Więc zbieranie znowu. Kolejny siekacz jest super. Węgiel zwiększa obrażenia od żywiołów o 1. Ale zmniejsza mi to zbieranie skubane. Jeden obrażeń od żywiołu za 23 mimo wszystko to jest nawet spoko deal jak dla mnie. Broń laserowa, no nie ma niestety eksplozji. Dłoń też bez sensu. Plus 2 obrażenia od żywiołów, mniejsza szansa na unik, ale ja bym wziął trującą maść. Lecimy na te obrażenia od żywiołów, bo mówię, każdy procent zwiększa mi 4 obrażenia od wybuchu, to jest sporo. No to co, lecimy sobie dalej. Ale tych hord, a nie, to są elitarne potwory teraz. Ii, żadnej hordy nie mam. Kamerkę chyba mam trochę za wysoko. Lecimy. Serio, nie mogę, jakoś tak dziwnie wyglądam bez tych włosów postawionych, że masakra. Ale już mi się nie chciało odpalać suszarki, bo moja narzeczona już poszła spać. Skrzynka z pierwszego drzewa, ale zarąbiście. Dawaj drugą skrzynkę od razu, byku. Ale rzadko to atakuje. I ta szansa na eksplozję to też nie jest za duża. Jestem ciekawy, czy na wyższym levelu tej broni ona będzie miała większą szansę na eksplozję. Mam nadzieję, że tak to będzie działało. Odrzut jest bez sensu, jak dla mnie. Chcę mieć przeciwników jak najbliżej przy siebie. Dwa do obrażeń od żywiołów na pewno biorę. Przepraszam. No i kijek bije nic. Kijek bije nic. Bronie, które zadają obrażenia od eksplozji, biją jedynie coś. Tylko tu obrażenia się nie zwiększyły. I to też jest ciekawe. Pociski mają szansę na eksplozję po trafieniu. Ale co robi ten... Co robi ta eksplozja? Co bije ta eksplozja? Jakie obrażenia? Skąd obrażenia zda eksplozja? Nie mam pojęcia. Szansa na kryta, mniejsze obrażenia to nie. To na pewno nie. Kamień na pewno nie. Siekacz kolejny, spoko. Trzy siekacze jak najbardziej. Siekacz kolejny. O, i pociski mają teraz 65% szans na eksplozję po trafieniu. O, to akurat mi się podoba. Wieżyczka. Po prostu wieżyczka na inżynierię. Tą postacią też mógłbym iść, nie? Czy nie? Bo widzę, że obrażenia z wieżyczek na inżynierię nie wpływają chyba. Ale już dam sobie spokój. Węgiel zablokuję, węgiel wezmę, minus do zbierania, wiem, trochę syf, ale te obrażenia od żywiołów spoko. Lecimy sobie dalej. I im więcej siekaczów, tym lepiej. Najgorzej, o właśnie, jak one biłyby razem, to nie jest mi na rękę. Aha, dobra. Wiem jak to działa teraz. Eksplozja zadaje dokładnie takie samo obrażenia jak broń. Więc żeby zwiększyć obrażenia tej broni, muszę zwiększyć po prostu moje obrażenia zasięgowe. Bo procent obrażeń nic mi nie da. Ja już nie ogarniam o co chodzi z tą postacią. Kompletnie nie ogarniam o co chodzi z tą postacią. Ale jak na razie bijemy spoko. Te obrażenia obszarowe nieźle sobie dałem radę. Zwiększona prędkość ataku o 10% jak najbardziej. Super tutaj upgrade jak dla mnie.
A pójdę w ogóle nie na HP dzisiaj. Pójdę po szczęście, na lepsze itemy. Obrażenia od dwóch zwiększone, super. Mniejszy zasięg zdobywane PD, też super. Kolejny siekacz, oczywiście, że kupuję. No i co? No i tutaj cały czas mam itemy do kupowania. Lecimy, kolejna fala. Fala, bardzo prosty tutaj zakup jak na razie był. A ile bije lepszy siekacz? 19. O, 10. A tu czemu to się zwiększyło z 9 na 10? Już nie ogarniam tej postaci. Bardzo dziwny opis skilli tej postaci. Kolejna skrzynka, co ty gadasz? Ale elegancko. Chyba rozwaliłem tylko 3 drzewa. Szczęścia praktycznie nic nie mam. A mam już kolejną skrzynkę i jeszcze kolejne drzewo. A już myślałem, że kolejna skrzynka będzie. Dobra, no to na tą postać typowo. Jak największa ilość słabych przeciwników. Bo tutaj silny przeciwnik to może mi akurat zrobić spory problem. Ja nie biję jakichś gigantycznych obrażeń tą bronią. 10 punktów obrażeń to nie jest jakoś super dużo. Odrzutu nie chcę, przetwarzamy. Obrażenia od żywiołów czy szczęście? Ja bym wziął to obrażenia od żywiołów znowu. Siekacz, bije 10. Dziwne. Nie wiem, nie wiem. Kolejny siekacz, same siekacze dzisiaj mam. Blizna, zdobywane PD, mniejszy zasięg. Jak najbardziej spoko, bo to i tak mi się zasięg zwiększa. Obrażenia od żywiołów. Git, wymieniamy. Mamy magazynek. Minus do obrażeń, ale większa prędkość ataku? To nie. Ale to obrażenia dystansowe mi zwiększa. Kolejny siekacz i pistolet maszynowy. Boże, same siekacze mam. Jestem zablokowany w jednym typie broni. Ja chcę inne bronie wybuchowe, a nie palne, no. No tutaj nic nie biorę oczywiście, bo te bronie nic nie biją. Ta bije elegancio. Plus 25% wielkości wybuchu. Same bronie wybuchowe muszę mieć zasięg. Wielkość wybuchu to będzie robiła robotę niesamowicie tutaj. Nie pamiętam, jak się nazywa ta broń, która... ten item, który zwiększał wielkość wybuchu. Ale też on mi się w miarę często trafiał, jak zazwyczaj grałem w Brojajo. Nagrywa się to w ogóle? Nagrywa. A ja cały czas jestem chyba trochę za wysoko. Boże, jak ja jestem mocny dzisiaj. Taką kurde grzyweczkę sobie zrobiłem normalnie. Nie wyrobię z tych łosów dzisiaj. Dobra, ciśniemy. Jak na razie tutaj widzę, biję takie hity, że ja w ogóle niczym się nie muszę martwić. No mówię, to robię dzisiaj podejście na bicie chorych obrażeń. W ogóle się nie przejmuję defensywą do momentu, w którym nie będę walczył z jakimś czempionem silniejszym, bo tam już na pewno obrażenia dostanę i będę musiał mieć jakiś regen HP czy coś. Spróbuję te obrażenia dystansowe. Chcę zobaczyć, jak to będzie działało. I pancerz, 2 do pancerza, spoko. 2 obrażeń dystansowych zwiększyło mi obrażenia o 1. Czyli zadziałało tak, jak powinno zadziałać. Bo 50% obrażeń dystansowych tutaj wchodzi na siekacza. No dobra, drzewo, na arenie więcej drzew, jak najbardziej spoko. Dubeltuwa nic nie bije, broń laserowa nic nie bije. Zmieniamy sobie te itemki, inżynierii nie chcę. No tutaj wszystkie itemki dosyć słabe. Wieżyczka medyczna, o to mi się przyda. Kozia czaszka, nic ciekawego, węgiel. Ale to zbieranie nie wbije tyle, już trzeci węgiel będę leciał. Ile obrażeń w walce wręcz mam zwiększone, no. No nie wiem, czy mi się opłaca odpłacić 35 za obrażenia od żywiołów jedne. Chyba opłaca mimo wszystko, wezmę. Mniejsza prędkość ataku, większy zasięg, no nie. Deska, jest, deska, deska, deska. Weźmiemy sobie deskę, na pewno. Ona bije obrażenia. Ale połączone wszystko, 25 z bliska, 25 od żywiołów, 25 od inżynierii. A gdzie jest jeszcze inne 25? Coś mi tu nie pasuje. 25 punktów obrażeń. I 25% szans na eksplozję. To na pewno kupię. I kolejny siekacz też blokujemy oczywiście. Siekaczy połączę, deskę sobie wezmę. Chciałbym mieć tak minimum z 2 deski. Powinno być ok. Broń palna, ten zasięg jakoś specjalnie dużo mi nie daje. A tu mamy broń żywiołową. Obrażenia od żywiołów mi zwiększy deska, więc chyba będzie bardziej przydatna jak dla mnie. Lecimy sobie dalej. Ale mam tutaj same pistolety po prostu. Boże święty. Ale nie, powiem wam, że cisną. Naprawdę, myślałem, że ja nie będę za bardzo bił w jeden cel, a tutaj mam teraz taki DPS chory, że to jest masakra. Przepotężna jak na razie jest ta postać. No tu już czasami nie daję rady zabić wszystkich przeciwników, jakich jest troszkę więcej, ale jak ich tak skajtuję w jedno miejsce i rzeczywiście ta eksplozja pójdzie, no to jest gituwa straszna. Jezu, ale biją. 6 punktów obrażeń on mi zadał, to dużo. To jest 1/3 mojego zdrowia. No, muszę troszkę zwiększyć to HP, powiem wam, bo fajnie jest bić mega dużo, ale raz się zagapię, jakimś pociskiem dostanę i będę żałował tego. Regeneracja PZ? No, reszta rzeczy taka kiepska.
ja bym powiedział, zbieranie może bym się zastanowił, ale regen PZ mi się przyda na pewno. Obrażenie od wybuchu zwiększone. Siekacz kolejny, już fioletowy. 80% szans na eksplozję, super. Te dwa łączymy i kupujemy deskę. I mam nadzieję, że tych desek się trafi jak najwięcej. Chciałbym mieć minus 2 deski i 4 siekaczy. I to by było fajne połączenie jak dla mnie. Kolejny węgiel, jak najbardziej, bo on teraz mi jeszcze zwiększa obrażenia od tej deski, bo ona też ma obrażenia od walki wręcz. Więc spoko. I procent do obrażeń itemy też mi się opłaca brać, tak naprawdę. I to mega mi się opłaca brać. Wrzątek jest świetny. Dwa obrażenia z żywiołów za minus 1 do PZ. Chyba spoko. Tylko no mówię, siekacza nie zwiększam obrażeniami od żywiołów. Jedynie obrażenia od żywiołów mi tutaj wielkość wybuchu zwiększa. Więc żeby bić siekaczami dużo i eksplozją siekaczów, muszę rzeczywiście lecieć w procent do obrażeń i obrażenia zasięgowe. Co to jest? Coś nowego, jakieś jajo. Co ty gadasz? Jak tego jaja nie zabiję, to wychodzi silniejszy przeciwnik chyba. Tak to działa. Tak rozumiem. No, bo teraz zabijam to jajo, jest luźno. Okej, to ten przeciwnik taki jak champion trochę wyglądał. Wiem, że to nie jest champion, ale no już wygląda groźnie. Od kogo tak obrażenia dostałem? Chryste, panie, ale biją, ale biją. Kolejne drzewko, no już niestety takiego szczęścia jak wcześniej do itemków nie mam. Kolejne dwa drzewa, oczywiście idziemy porozwalać. I nie wiem, w movement speeda bym poleciał tą postacią. Wydaje mi się, że dam radę naprawdę duże grupy przeciwników rozwalać. Tu nie będę miał problemu ze stakującymi się przeciwnikami. Więc tutaj szybkość ruchu powinna mi wystarczyć na uniknięcie pocisków i obrażeń od przeciwników. Tak mam nadzieję, że tak to zadziała. I szybkość, spoko. Jeden obrażeń od żywiołów się zabym zastanawiał, ale szybkość jest naprawdę ekstra. No tu bym poleciał 15 w szczęście. 10 do zbierania jest super, ale 15 szczęście. To mi nie pasuje trochę, bo zbieranie dłonie 1 daje 5 do zbierania. Dłonie 3 daje 10. Czyli dwa levele wyżej, a jest tylko dwa razy lepsze. Nos 1 daje 5 do szczęścia, nos 3 15. Jest 3 razy lepszy. Bardziej się opłaca w nos lecieć. Cena przedmiotów, kupon, super. Pochodnia. Zadaję obrażenia od płomieni, ale te płomienie nic nie będą biły, bo mam minus 100 do obrażeń. Lecimy wrzątek, oczywiście, dwa obrażenia od żywiołów. Wymieniamy itemki dalej. Pukawka medyczna bez sensu. Czapka ze śmigiełkiem, no naprawdę mi się wydaje, że opłaca się. 2% minus do obrażeń, ale 10 aż szczęścia więcej. Jak dla mnie to się naprawdę opłaca. Większe obrażenia od przeszywania, ja bym tego nie leciał. Mimo, że to przeszywa, nie? Przeszywanie 3, minus 0% obrażeń. To mi się nie opłaca, tą dynię. Jakbym miał minus więcej obrażeń, minus 50% obrażeń za każde przeszywanie, to wtedy tą dynią bym to wynegował. Ale skoro ta broń i tak zadaje pełne obrażenia przy przeszywaniu, to jest bez sensu kupowanie tego. 6 do inżynierii? Nie. Wieżyczka, która strzela ogniem zadającym 5 punktów obrażeń, to też słabe. Szansa na unik, szansa na kryta, ale mniejszy zasięg. Zasięg mam nadal mega duży. Ale ja bym nie leciał, za drogie to jest. Nie wymieniam, szkoda mi pieniędzy. Lecimy sobie dalej, zobaczymy, może coś ciekawego się teraz trafi na tym levelu. O, są grubasy pierwsze. I te grubasy wydaje mi się, że właśnie będą zdecydowanie największym problemem. Ale kurde, jak ja cisnę, to jest naprawdę 19 HP mam tylko, Boże święty, jak mało. Ale typowo DPS-owy to jest jakiś build. I ten zasięg może też taki nie najgorszy. Ta deska to jest raczej do odgarnięcia tych przeciwników i do wbicia poziomu żywiołów kolejnego. Te pistolety chyba mi się bardziej podobają. Nie myślałem, że mimo wszystko będę leciał w tę deskę, ale te pistolety cisną jak szalone. Ojejciu, ojejciu, jeden raz otrzymałem obrażenia od przeciwnika. Drugi raz bym je otrzymał i bym już umarł. Ale oni biją. Ale double downuje, po prostu lecimy dalej na DPS. Ja olewam kompletnie HP. Co będzie możliwe do DPS-a do kupienia, to kupuję DPS. No nie, no trochę za dużo biją. 10 punktów obrażeń. To jest podejście, które może się skończyć w każdej chwili. Pancerz za szybkość. No te pierwsze punkty pancerza dużo dają, ale ja szybkość będę bardzo chciał, nie chcę. Dwa do pancerza, super. Obrażenia od wybuchów, super. Świeczka. Obrażenia od wybuchów, regeneracja PZ, ale minus 10 do wrogów. Nie chcę minus 10 do wrogów, to mnie pieniędzy do zarabienia. Świnka skarbonka, żeby się... O. A. Miny lądowe to na pewno. Świnka skarbonka, żeby się zwróciła sporo fal, musiałbym nic nie kupować, ale wydaje mi się, że się zwróci. Groźny króliczek też się zwróci. Na wyssanie HP nie lecę, a zasięg i prędkość ataku mi się jak najbardziej przydadzą, więc sztandar kupuję. No i co? I darmową wymianę mam jeszcze jedną. Trójkąt mocy nie. Boba z obcych. Boże, to mi zwiększy prawie dwukrotnie HP. Wziąłbym i bobasa obcych i wieżyczkę medyczną. Dobra, kolejna fala. No ta świnka skarbonka mi właśnie da
3 golda. Nie wiem ile za nią dałem, ale na pewno więcej jak 3 golda. Masakra, ale nieopłacalna. Strasznie. Ale no dobra, może w kolejnych turach mi się uda troszkę więcej tych pieniędzy zaoszczędzić rzeczywiście. Jak na razie PS-owo jest bardzo dobrze, kupię Bobasa obcych i wydaje mi się, że będę miał w miarę luz przez kolejne 3 fale nawet. Naprawdę, ten DPS jest spoko, jakieś tam ulepszenia będę miał też z level upów. Jak będę dobrze unikał przeciwników, to tutaj dużo mi raczej nie grozi. Pania strzyneczka może? Niestety nie. My się przyzwyczajam do rozwalania drzew za pomocą jednego pocisku. Te miny coś tam też biją. Nie jest może jakieś specjalnie dużo te obrażenia z tych min, ale Jezu, jakie one mają gigantyczny zasięg eksplozji. To miny mi się podobają pod względem zasięgu eksplozji mega. Naprawdę bardzo, bardzo duży zasięg eksplozji. Dajcie spokój, z jedna czwarta ekranu. 500? Kurde, super. Zasięg podnoszenia większy, większe zbieranie, mniejsza szansa na unik. Nie będę leciał na unik w ogóle w tej grze, więc ja bym to wziął. 10 zbierania to mi się szybko zwróci. 12 max PZ muszę to wziąć. To jest za dużo, żeby to ominąć. A to bym wziął po prostu 8% do obrażeń. Bobas obcych. Szybkość wroga będzie upierdliwa, ale damy radę. To sztandar, wszystko tu kupuję. Wymieniam raz. Nie chcę czapki, mimo że mi szybkość zwiększa. Kolejny siekacz, kolejny groźny króliczek. Dwa i wystarczy. Więcej raczej nie będę chciał. Siekacz kolejny kupuję i będę miał od razu fioletowy. Szczerze nie, wolałbym sobie złączyć i kupić kolejny niebieski, bo wydaje mi się, że mamy na tyle dużo szczęścia, że bardzo rzadko mi się będzie trafiał zwykły biały, prędzej dostanę niebieski. Znowu darmowa wymiana. Taczka. Jeszcze się chyba zwróci, nie? Ale ile fal, żeby się zwróciło? Dużo. Na pewno kwas bym kupił. Szansa na uniki, tak, olewamy to, a max HP 8 się przyda. Regen HP jeszcze by się fajnie jakby troszkę zwiększyło. Z drugiej strony, lecieć na HP, pieniądze wydawać na HP, jak ja mogę pieniądze wydawać na DPS. No i leczenie w miarę spoko jest z tych wieżyczek, powiem wam. Dwie wieżyczki leczące, naprawdę, jak w miarę blisko nich stoję, to jest gituwa, leczą nieźle. Jak w ogóle trafią się na fali dwie wieżyczki w tym samym miejscu, to ja już jestem ustawiony niesamowicie. To wtedy to one w ogóle biją jak... Ja mogę bić jak szalony, nieważne ile mnie przeciwnicy będą bili, ja się wyleczę. Kolejne drzewko, no niestety z niczym. Dobra, tu już troszkę obrażeń otrzymałem. No i jak to leczenie? Okej. Z 5 sekund i mam max HP. Więc nie ma tragedii. Wiem, że na kolejnych levelach oczywiście z tym będzie gorzej. Ale jest całkiem spoko. Nie, no muszę lecieć do obrażenia. Więcej obrażeń, jakiś robak na mniejszy zasięg, większe obrażenia. Atak speed. I obrażenia od żywiołów i zobaczymy, czy coś tam ciekawego się jeszcze trafi. Obrażenia od żywiołów, no i się nie zastanawiam. Uff, pancerz czy szczęście? Tu wezmę raz pancerz. 4 obrażenia od żywiołów, ale mniejsze obrażenia dystansowe i w walce wręcz. To mi zwiększy zasięg eksplozji, ale mniejsze obrażenia od eksplozji. To nie. Ognisko jest okej, kurde, minus do szybkości, ale wezmę. Kwasu nie biorę. Plus 40 do zbierania, odnosisz 1 obrażeń na sekundę. O nie, tu nie ma szans. Nie ma szans żadnych. Zasięg podnoszenia bez sensu, zmieniamy wszystkie te bronie. Deska lepsza od mojej obecnej. Złączę sobie tutaj 2 siekacze i tak jak mówiłem, na 2 deski lecimy i resztę siekaczy. I kolejny siekacz, super. Pociski przeszywają dodatkowe cele, ale minus 10% do obrażeń. To nie, ja już mam wystarczająco przeszywania. Raz wymienię, bo to tanie. Sztandar kolejny, prędkość ataku. Szansa na unik mniejsza, ale większe obrażenia dystansowe, większa inżynieria, szansa nakryta. Wszystko dobre. Zablokuję to i kupię to dopiero w kolejnej turze. Chciałbym, żeby ta świnka skarbonka, no, jakkolwiek mi się zwróciła. Mówię, czuję się w miarę pewnie, jeżeli chodzi o moje zdrowie. Czuję się w miarę pewnie, jeżeli chodzi o moje obrażenia. Skoro mogę... Szybkość muszę sobie zwiększyć, nieważne. Ale jajca, dobra. To oni biją dużo. Ja dodałem dopiero co chyba punkty w pancerz. Czemu oni aż tyle biją? Naprawdę mega biją. Ej, miny, muszę lecieć częściej w miny. Jaki chory zasięg mają miny. Miny tu robią robotę. Ja też się martwię mega ostatnią falą, ale tak sobie przecież przypomniałem, że w ostatniej fali nawet nie musiał jakiś specjalnie
zadawać dużo obrażeń na jeden cel i zabić bossa, jedyne co to będą musiał przeżyć, no to prędkość poruszania się koniecznie. Z kolejnego drzewa, no niestety nic, tu jeszcze jedno drzewko, sądzę, że dam radę rozwalić. Chyba coś wyleciało, chyba dostałem drugą skrzynkę. Level na sam koniec, wbity elegancio. Ale świetna fala, 600 punktów tutaj mam, 600 materiałów, to przetwarzam. Wieżyczka medyczna, oczywiście, że biorę. Prędkość ataku, oczywiście, że biorę. No i kupujemy. Stop, sztandar i darmowe wymienianko. Przetwarzanie przedmiotu? Nie, nic ciekawego. Wymieniam to wszystko. 10 do max HP, przywraca 3 HP na sekundę. Nie leczysz się w żaden inny sposób. To mnie wtedy wieżyczki nie będą leczyły. To nie mogę kupić tej tortury. Max HP, ale regen mniejszy to też nie. Wymienię to raz, bo to jest dosyć tanie. O kurde, ale mam... To nie będzie opłacalne. To jest opłacalne? Nie, wolę częściej atakować i mieć 4% mniejsze obrażenia. Raz wymienię jeszcze rzeczy. Wrzutnia rakiet? O, pociski eksplodują po trafieniu, po prostu. Ciężka wybuchowa. Ciężka to mi dużo tu by nie da. Wybuchowa. Wiecie co, chyba jedna deska mi jednak wystarczy. Wyrzutnie rakiet bym na pewno kupił. 612 zasięgu. No dobra, to blokujemy. Medal, daj mi pancerz, obrażenia, max PZ, szybkość. Szansa na kryta mniejsza, ale ta szybkość mnie mega kusi. Zablokuję to sobie, znowu sobie pieniążki wyrobię ze świnki troszkę. Potwór elitarny nam się pojawi na tej fali, a nie dwa nawet. Jeżeli dobrze kojarzę, to tu się powinny dwa potwory elitarne chyba pojawiać już na tej fali. W sensie na tej fali, na tym poziomie trudności. Mutacja? Okej, okay, zmutował, dostał level po prostu i zaczyna bić. 11 punktów obrażeń. Oj, oni biją, oni biją. Prawie umarłem tu. Dobra, między trzema działkami tu się muszę znajdować. Nie muszę tego bossa zabić, żeby te fale wygrać, jedyne co to muszę oczywiście przeżyć. I powiem wam, że naprawdę dobrze te wieżyczki się trafiły. Jezu, jak ja małe obrażenia biję w pojedynczy cel. No, te obrażenia zasięgowe robią robotę, ale w pojedynczy cel ja tego bossa nic nie biję. Dobrze, nie brałem tej mutacji. O, kolejny ziomek ze skrzynką. Super, kolejna skrzyneczka. Tu jeszcze może coś dostanę? Jeszcze jedne? A, niestety nic. Super, dwie skrzynki z dwóch ziomków dostaliśmy. Spowalniający robot się na pewno przyda. Tego nie biorę. Stop, oczywiście, że biorę. 9 do szybkości, nawet się nie zastanawiam. Więcej wrogów, większe obrażenia. Ale będę żałował, co? Dobra, przegram, nic się nie stanie. Łączmy te deski. Wyrzutnia rakiet, cyk, medal, cyk. I wymieniamy za darmo. 2 do pancerza, szansa na unik mistrz Max Perzy. To jest jak dla mnie spoko, te 2 do pancerza. Żabka. 10 do zbierania. No, sporo fal, zanim mi się miała zwrócić. Ja bym to dał sobie spokój. Minus obrażeń do żywiołów nie chcę. Regeneracja PZ, rozprzestrzenia fale z 50% zdrowia. To jest nawet okej, okay, bo mam 3 wieżyczki leczące. I to zdrowie w miarę szybko wyregeneruje, a 8 regeneracji akurat mi dużo da. Hełmy nie kupuję. Raz wymienię jeszcze, bo to jest tylko 6. Dziękuję, dobranoc. Lecimy sobie dalej. Ej, mamy minus 61% obrażeń już tylko. Ale już fajne hity tutaj bije. To bije 150% obrażeń. O kurde. Ciekawe, jaki to ma zasięg eksplozji. Muszę zobaczyć tę rakietę. O, to nawet nie jestem w stanie, tu wszystko eksploduje. O, rakieta ma taki zasięg bardzo standardowy. Ale 150 punktów obrażeń to bije. Niesamowite to jest. Lepiej by mi było wszystkie te pukawki, które mam, na tę rakietę zamienić. Wolę bić rzadziej, ale za 3 razy tyle. No, ta rakieta tutaj wyczyści niesamowicie. Dobra, fajne fale się trafiają. Dosyć dużo przeciwników, dosyć dużo materiałów tutaj dostajemy. W tej ostatniej fali 2 razy trafił się ten ziomek z dodatkowymi itemami, z tym plecaczkiem na plecach. Mam nadzieję, że się znowu kolejny trafi. Chociaż oni się chyba trafiają głównie na tych falach właśnie z elitkami, z hordami. A nie, nieważne, tu jest kolejny. No i super, znowu go rozwaliłem i kolejna skrzyneczka się trafiła. Trochę obrażeń tu otrzymałem, dobrze, że owocki leżą. Oj, ten regen HP z pomidora to na pewno. Regen HP z pomidora na pewno do wzięcia. Większa szansa na trafienie krytyczne, minus pancerz. No nie mogę tego nie wziąć.
20 do szczęścia, czy 2 do obrażeń do żywiołów? Wezmę 20 do szczęścia, lepsze itemki, zdecydowanie. Broń laserowa bez sensu dla nas, chociaż ona i tak bije 54 punkty obrażeń. Smutny pomidor, kupuję. Kupuję kamizelkę. Wymieniamy itemki, na pewno kupuję pierścień strażnika. Fal jeszcze jest sporo. Kupuję medal. Brzydki ząb też mi się przyda. Na bossa, żeby go spowolnić, żeby on tak w mnie się nie, żeby mnie się nie wbijał. 152. No obrażenia mi się za bardzo nie zwiększyły jeszcze. No ale teraz co fale będziemy sobie te obrażenia zwiększali. Damy radę. Najgorzej jak chyba mogły się te wszystkie wieżyczki trafiły. Jedna w lewym górnym rogu, druga w lewym dolnym rogu i trzecia w prawym dolnym rogu. Każda od siebie najdalej jak się tylko da. Żadna nie działa przy sobie. Tu chyba jestem najbliżej obu. Mogę sobie między nimi tak skakać, bo one mają taki cooldown, że rzeczywiście nie zawsze jest mnie w stanie jedna uleczyć na tyle szybko. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Kurde, tego pancerza nic nie mam. Ile mam? 3. 3 punkty pancerza, zmniejszone obrażenia o 17%. Jezus, no czuć jak biją. Muszę bardziej zdecydowanie zwracać uwagę na moją postać. To nie jest podejście, w którym mogę się wbić w falę przeciwników i mieć kompletnie na to wywalone. To jest podejście, gdzie rzeczywiście ten speed już muszę użyć i muszę tu grać skillowo na wsadzie. 500 materiałów znowu, super, wywaliliśmy się do zera praktycznie, więc nawet okej. Nasz pociec zyskuje odbicia. Czy to działa na eksplozję? Bo jak tak, to super. Zaryzykuję i powiem, że wezmę. Minus do obrażeń, potężny, a już dobra. 3 do pancerza, to by mi się przydało. Ile teraz bije? Powiem wam, że nie zmniejszyłeś aż tak obrażenia. Wielkość wybuchu, plastyczny materiał wybuchowy. Brzydki ząb. Minus 3 do szybkości. No dobra, wezmę. Gnom. Większe obrażenia w walce wręcz, większe obrażenia od żywiołów, mniejszy zasięg podnoszenia. O, 1% do obrażeń za każde posiadane 1% szybkości. Generator jest dla mnie super. Gnom się zastanawia. No nie no, w walce wręcz te 5 do obrażeń od żywiołów spoko brzmi, ale za 240... Nie będę tego brał. Robal Cyklop to na pewno. Obrażenia od... Ale dobre rzeczy. No dobra, kupuję obie, na pewno. Wielkość wybuchu to już w ogóle super. Potwór elitarny nam się na tej fali przytrafi. Zobaczymy jak tam pójdzie. Prędkość taka jest to już bez ruchu? Nie, na pewno nie. Muszę lecieć teraz w prędkość poruszania się. To mi zwiększa obrażenia. No, ja naprawdę mało biję w pojedynczy cel. Odbijanie chyba działa. Jak działa odbijanie z przeżywaniem? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że obszarowo bijemy zdecydowanie więcej jak widzieliśmy. Postaram się go fokusować. Może mi się uda go zabić? Nie wiem. To jest w miarę prosty boss. Więc akurat nim się jakoś specjalnie nie martwię. Ten slow widzę fajnie wchodzi nawet na niego. Te eksplozje troszkę są rozpraszające. Jak jest tak dużo eksplozji na ekranie, to powiem wam, że ja już czasami zapominam nawet, gdzie moja postać się znajduje. Dobra, luźno. No i szaruj sobie tutaj, byku. No, jakbym się uparł od początku go bił, to mi się wydaje, że nawet tego bossa jestem w stanie zabić. I ja w ogóle zabijam wszystkich przeciwników na ekranie, nie bijąc ich kompletnie, przez to odbijanie się. Spoko, to przetwarzam. Pancerz czy szybkość? Szybkość, bo to obrażenia. Wielkość wybuchu, na pewno. Robal Cyklop, na pewno. Szapka, też. Zasięg mniejszy, kurde, ten zasięg mimo wszystko chciałbym mieć duży. Mamy takie typowe bronie na zasięgowe i fajnie byłoby mieć trochę więcej tego zasięgu. Kupię sobie kolejny siekacz, a ten połączę. Wrzątek. Z chęcią. No i deski, które niestety nie mogę tutaj z niczym połączyć. Wymieniamy jeszcze raz, do zera się wywaliłem, masakra. Koniec tury. Ile obrażeń już bijemy? Siekacze biją po 54, no nadal w miarę mało. Ten minus do obrażeń nie jest taki problematyczny. Same zwiększanie statystyk wydaje mi się, że więcej by mi dało jak ten minus do obrażeń. Typowo lecieć w obrażenia od żywiołów, obrażenia zasięgowe.
Bardziej niż w procent do obrażeń. Ej, to odbijanie świetnie działa. Ja biję w jedną stronę przeciwników, a przeciwnicy po drugiej stronie ekranu w ogóle tutaj padają i otrzymują obrażenia. Bardzo się cieszę, że to odbijanie jednak wziąłem. I chyba przy samym odbiciu też jest eksplozja. I tym się martwiłem, że nie będzie eksplozji przy odbiciu, a chyba jest, więc gituwa. Ej, nawet grubasów zabijam. Nawet grubasów zabijam, zanim do mnie podejdą. Jest świetnie z obrażeniami. Najbardziej DPS-owe chyba podejście, jakie miałem w Brojaju jak na razie. No. Teraz ten zasięg eksplozji, jak tyle razy jeszcze zwiększyliśmy za pomocą tych materiałów plastycznych. Ich skrzynka na sam koniec, druga, super. Tego już nie wezmę, nie wezmę, nie chcę, minus do zasięgu. 5% wysanego życia, 10% wrogów, mniej do zbierania. A więcej procent wrogów? Więcej pieniędzy. Będę tego żałował. Szansa na kryta. No. Siekacz kolejny, spoko. Barykada na pewno nie. Tragiczny dla nas item. Wędrujący robot kolejny, chyba się nie stakuje. Mniejsze obrażenia dystansowe, więc nie będę brał. Minus szybkość też nie. Medal. Mniejsza szansa na kryta, ale wszystkie inne statystyki bardzo przyjemne. Szybkość, obrażenia, pancerz, wezmę. O Jezu, ta mysz. Wezmę. I trująca maś. Wieżyczka medyczna, na pewno. No i dobra. Boże, mamy teraz bossa tutaj na tej fali. Nie wiem, jak to pójdzie. I to jest ten jeden z najtrudniejszych. Ten bossik już jest bardzo nieprzyjemny. Dobrze, mam mega dużo speeda. W miarę jestem w stanie unikać jego ataków. Ale mega niefajna fala, bo nie dość, że boss silny, to widzę, że bardzo dużo się pojawia mega pakernych przeciwników. Przeciwników, którzy nie mają koniecznie jakoś dużo movement speeda, ale są na tyle wytrzymali, że są w stanie po prostu wytrzymać moje ataki, co jest od paru fal dla mnie bądź co bądź nowością. Ej, ale nawet tego bossa bije. No mówię, nawet tutaj nie mamy za bardzo jak fokusować się na kimkolwiek. Bo gdzie ja nie stoję, to bije praktycznie każdego przeciwnika na ekranie i strasznie mi się to podoba. Ojejku, ale on już tutaj trochę zaczyna wariować, powiem wam, ten siekacz. Trochę mi przypomina tego Baczera z Diablo 1. Boże, ale się srałem, jak w Diablo 1 grałem pierwszy raz, jak trafiłem na żnika. Fresh meat. Wychodził, boże. Wyłączyłem komputer, pamiętam, za pierwszym razem, jak w to grałem. Gdy wróg umiera, jego ciało wystrzeliwuje pocisk. Bez sensu to jest dla nas. Węgiel jak najbardziej, spoko. Wieżyczka medyczna. Uj, trujący napój. Jakie to jest mocne. Minus 2 do regena za takie staty? Czapka. Czy chcę sobie bardziej zasięg zmniejszać na szczęście? No nie. Chcę mieć zasięgu minimum 60. Za późno na pierścień strażnika? Metalowa płytka jak najbardziej się opłaca za 3% obrażeń. Kajdanki. Zachowam to na kolejną falę. I jak już więcej HP nie zwiększa, ile to mi z obrażeń zwiększy? Boże. Wymienię raz jeszcze. Traktor bez sensu. No tu już wszystko bez sensu. Kajdanki na pewno kupujemy na kolejnej fali. Więcej HP już i tak nie będę sobie tutaj za bardzo miał jak wygenerować. I że teraz może się trafi jakiś itemik ze skrzynki, który zwiększy mi HP. Może na level upie trafi się zwiększenie HP, to na pewno biorę. No i wtedy już się nie muszę przejmować, że zostanę tylko 64 HP. No nie, no tak mi to zwiększy obrażenia, że nawet jak miał 50 HP, to bym to chyba wziął teraz, powiem wam. Zresztą mówię, dwa razy, dwa poziomy, no ile ja jeszcze sobie to HP będę w stanie zwiększyć? No nie za dużo, nie? Ja bijąc przeciwników, którzy biją się z bliska, jestem w stanie uderzyć teraz przeciwników, którzy biją mnie z daleka. Dzięki tym odbijanym pociskom. Jezu, jak to ciśnie. No najmocniejsze podejście, jakie miałem pod względem obrażeń. Nie na jeden cel, no bo wiadomo, no tam bosik jednak jest troszkę bardziej upierdliwy. Kolejna skrzyneczka, super. Dwie skrzynki mamy, coś ciekawego? Motyl, wystanie życia, mniejsze obrażenia od żywiołów, ja podziękuję. 10% do szybkości, to mi zwiększy 10% obrażenia. 10% obrażeń, 30 zasięg za minus 2 obrażenia od żywiołów, ja to wezmę. 15% prędkości ataku.
No i bierzemy te kajdanki. Najpierw wymienię itemki. Może się trafić coś, co mi HP jeszcze zwiększy. Jeszcze raz. Kwas? Ja bym wziął. Wziąłbym kwas, wziąłbym kajdanki. I jest super. Ile bije to? 177, to 58? 70-202. Dobrze. Ataki mają szansę na zadanie 20 razy 3 obrażeń od płomieni. Jak najbardziej. Wielkość wybuchu na kolejną falę oczywiście, że kupimy. Raz jeszcze wymienię itemki. Szklane działo, oczywiście, że kupię. Umrę. Dobra, lecimy. No muszę kupić to szklane działo. Powiem wam, że ten wyssanie życia nawet działa. 6% szans na wyssanie. Tych pocisków trochę jest. Działa to wyssanie nawet elegancko. 4 wieżyczki medyczne mam. To też jest w ogóle głupota. Jakbym teraz szedł na inżynierię i mówię, z 2 nawet tylko wieżyczki się trafiłyby blisko siebie, no to leczę jak szalone. Nie kliknąłem zatrzymaj nagrywanie. O Jezu, czasem mi się omsknie. Tu gdzie mam myszkę, mam też prawą stronę klawiatury. I mam wyłączenie nagrywanie pod minusem na klawiaturze numerycznej. I bardzo często bywało tak, że przerywałem nagrywanie, bo coś chciałem sięgnąć i nagle cyk, cyknąłem po prostu klawisz. Najgorsze uczucie youtubera. Nienawidzę. Ej, nie, no jakieś tutaj ostrzeżenie o epilepsji będę musiał chyba dać, bo tutaj tyle razy to miga na biało, że to jest masakra. 4 skrzynki, co tu się odwaliło? Elegancio. Powinien przenosić na pobliskiego wroga. Spoko. To mi nic nie da. To mi zwiększy obrażenia. Nie chcę kolejnego rykoszetu. Szybkość, zwiększy mi obrażenia jeszcze. O, jeszcze mam kolejną postać, super. Siekacz kolejny do ulepszania, elegancio. Plastyczny materiał wybuchowy. Szklane działo. Nie wiem, czy to podpalenie to ma sens w ogóle. Chyba nie. No nie, no bo przecież oni tak padają na eksplozję. Po co ich podpalać? Wymieniamy dalej, szukam czegoś lepszego. 3 do pancerza za 5... Kurde, nie, no, nie kupię, nie stać mnie. Ale to będzie miało zasięg, co? Uż, wiem, że nie kupię. Ale nie mam tych materiałów wybuchowych. 4, Boże, 100% większa wielkość wybuchu. 27% obrażeń od żywiołów, czyli 100% większa wielkość wybuchu. 200% większą wielkość wybuchu mamy w tym momencie. Dwóch bossów. O Jezu. O Jezu. To jest bardzo źle. Jeszcze tu mi tak to miga. Oj, umieram. Umieram tu. Bez kitu. Ale się cieszyłem. Niepotrzebnie. Ale dwóch bossów. O Boże. Ale jaki jest przeskok. Poprzednie fale, a ta to jest w ogóle gigantyczny przeskok. Dałem też dupy, źle chodziłem. Mogłem tego lepiej uniknąć. Śmieszna postać, powiem wam. Podoba mi się. Szybkiego odblokowaliśmy za te 50% szybkości. Plus 30% szybkości, plus 1 obrażeń w walce wręcz za każde posiadane 2 szybkości. Minus 100 do pancerza, gdy stoisz bez ruchu. O Jezu, ja się muszę nim non-stop ruszać. Bo oni będą zwiększane obrażenia bili. Ciekawie. No dobra, kochanie, wam bardzo dziękuję za oglądanie. Nie udało się przejść 5 poziomu. Ale i tak całkiem nieźle do 20 levela doszedłem, więc nie ma tragedii. Jak wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się w kolejnym najprawdopodobniej pojutrze. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!